A jakby, no, kto ma o tym donosić, TVP? No, słuchajcie, jakby powiedziałem, że zaczniemy od czegoś miłego, a teraz będziemy się śmiać z lewicy. Znaczy, będziemy cisnąć lewicę tak naprawdę. I chciałem wam pokazać, jak... Pamiętacie, jak oglądaliśmy cały ten czytanie projektu Kai Płodek? Pamiętacie, jak się wkurwiłem na czarza z tego, że on jakby... że on wywiesił sobie kolorowy podgrzewacz do kubka dopiero tak naprawdę po fakcie, a najpierw pozwolił faszolom mówić przez 15 minut. Pamiętacie to? No to Włodek Czarzasty uderza ponownie, jakby swoim przemówieniem, którym lewica się chwali, że jest bazowe i fajne i tego. Ja bym chciał, żebyście posłuchali ze mną tego i zobaczyli, co w tej wypowiedzi może być nie do końca spoko, nie do końca fajne. A potem wam pokażę, jak daleko odkleja się lewicy. Każdy człowiek, który przekroczy granicę, powinien poczuć różnicę między wschodnim despotyzmem, a zachodnim poszanowaniem godności i praw człowieka. Bo właśnie te dwa światy oddziela polsko-białoruska granica. Po stronie białoruskiej brak szacunku do ludzkiego życia. Po stronie polskiej powinien być ciepły koc, posiłek, bezpieczny nocleg, pomoc medyczna i cywilizowane procedury azylowe. Tak zwane pushbacki to działania niezgodne z prawem międzynarodowym i muszą zostać odrzucone. Pamiętajmy, że te działania obejmują również dzieci i kobiety. I fajnie, nie? Tak jakby ładnie powiedział. Wiecie, czego nie ma w tym wideo? Wiecie, czego nie ma w tym wideo? Tej części, o której będziemy chcieli porozmawiać, ponieważ ta wypowiedź jest całkiem spoko i jakby ma pokazać... O, chwileczkę, chyba że pani skasowała swojego posta. O kurczę, a ja go zapisywałem. Musicie mi dać sekundkę w takim razie, bo być może mi uciekło w tym momencie. Nie, jest tutaj. Jest tutaj. To jest jedno przemówienie naszego Włodka. Po prostu otworzyłem nie tego tweeta. Tutaj widzicie zbazowanego Włodka, który mówi zbazowane rzeczy, nie? Ale rzecz w tym, że to nie jest całe wystąpienie Włodka. I jakby lewica ma pełne jakby wystąpienie, które zawiera taki jeden fragment. Aha, możemy je też obejrzeć. O, możemy zobaczyć całe wystąpienie. To posłuchamy całego wystąpienia. Zrobiło się słodko bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, są sytuacje, w których należy wznieść się ponad partyjne podziały. Są sytuacje, w których polityczne spory blakną. Są Lubiana, pomyśl, jak sytuacje, nie w których trafiło. Trzeba zachować powagę i powściągnąć niepokorny język. To sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, pozyskiwania środków finansowych dla kraju i bezpieczeństwa państwa. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia na polskiej granicy. Łukaszenka prowadzi od kilkunastu tygodni operację wymierzoną w Polskę. W tej operacji wykorzystuje ludność cywilną z wielu części świata. Ci ludzie uciekają przed biedą, chaosem, przed prześladowaniami i przemocą. Szukają lepszego życia dla siebie i swoich dzieci.
to przecież naturalna i najbardziej podstawowa potrzeba, którą my Polacy bardzo dobrze znamy. Mieliśmy się nie kłócić. Musimy bronić naszej wschodniej granicy. Here we go. Jednocześnie każdy migrant, który przedostanie się przez tą chronioną i pilnowaną granicę, powinien uzyskać w Polsce pomoc. Wojna nie eliminuje humanizmu, a migrant to człowiek, nawet jeżeli jest oszukiwany. Każdy człowiek, który przekroczy granicę, powinien poczuć różnicę między wschodnim despotyzmem a zachodnim poszanowaniem godności i praw człowieka, bo właśnie te dwa światy oddziela polsko-białoruska granica. Po stronie białoruskiej brak szacunku do ludzkiego życia. Po stronie polskiej powinien być ciepły koc, posiłek, bezpieczny nocleg, pomoc medyczna i cywilizowane procedury azylowe. Tak zwane pushbacki to działania niezgodne z prawem międzynarodowym i muszą zostać odrzucone. Pamiętajmy, że te działania obejmują również dzieci i kobiety. Państwa Zachodu respektowały prawa emigrantów wobec Polaków w latach 80. Jeśli ochrona międzynarodowa komuś nie przysługuje, to Polska powinna wsadzić go na pokład samolotu i odesłać do domu. Wszystko to może się przecież odbywać w cywilizowany sposób. Panie premierze, czy jesteśmy przygotowani na to, aby nasze państwo podejmowało takie działania? Czy tymczasowe środki są gotowe? Czy mamy tłumaczy i przeszkolonych urzędników? Czy samoloty, którymi będzie trzeba, część ludzi, którzy się przedostaną na polską stronę, odesłać do ich krajów, są zabezpieczone? Odpowiedzcie pozytywnie na apel Olgi Tokarczuk i trzech innych noblistek o umożliwienie organizacjom humanitarnym niesienia pomocy. W rozwiązaniu tego kryzysu Polska musi współpracować z Unią Europejską w sprawie nałożenia sankcji na białoruski reżim, w sprawie powstrzymania lotów przez terytorium państw trzecich. Po to wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej i NATO, aby korzystać z pomocy tych struktur w takich właśnie sytuacjach. Rodzi się pytanie, jak chcecie korzystać z pomocy Unii Europejskiej, jeśli minister Ziobro mówi o wojnie hybrydowej prowadzonej przez Unię Europejską z Polską? A pan, panie premierze, ostatnio podejrzewał pan Unię Europejską o chęć wywołania III wojny światowej. To małostkowe i to nierozsądne. Mur z betonu i stali może być zawodny. Wiemy, że stawianie muru to zawsze klęska demokracji. Trzeba budować mur dyplomatyczny, który ochroni Polskę. Czy ktoś sobie zadaje pytanie, co będzie z polską polityką wschodnią? Jak chcemy układać stosunki z Białorusią i Rosją za 10 lat? Czy myślimy o tym w tej chwili? Czy mamy jakąkolwiek politykę wschodnią? Zaapelowaliśmy wczoraj jako Lewica do pana prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W sprawie uchodźców powinniśmy wydyskutować wspólne stanowisko opozycji i rządzących. Ale jak to zrobić, jeżeli namawiacie nas do współpracy, a jednocześnie ustami prominentnych polityków PiS obrażacie opozycję i nie budujecie podstaw zaufania? Terelecki wczoraj mówił, Terelecki mówiący, że o czym rozmawiać z tego, o czym rozmawiać z zdrowia uchodźców lewicą, na punkty procentowego poparcia i polityczne zyski. Boję się was pod tym względem. Wczorajsze wystąpienie pani marszałek Witek było bardzo przekonywujące, ale czy przekonało też marszałka Terleckiego? Często robicie z opozycji w telewizji publicznej nieodpowiedzialnych ludzi, a teraz chcecie z nami, według was, nieodpowiedzialnymi ludźmi rozmawiać o przyszłości? My chcemy z wami rozmawiać.
Lewica jest ponad małostkowości, ale rozmawiajcie uczciwie, a nie tylko ze względu na ten moment w historii. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego powinno odbyć się w trybie natychmiastowym. Nie chcę układać agendy spotkania panu prezydentowi, ale jeden punkt powinien się w nim znaleźć na pewno. Dopuszczenie dziennikarzy do strefy przygranicznej. Nie może być tak, że dziennikarze są korespondentami na wojnie, a nie ma ich na granicy. Albo Polacy będą czerpać wiedzę z polskich mediów, albo w tę próżnię wejdą pożałowania godne portale typu Sputnik. Transparentność działań Prawda? Buduje zaufanie. Jego brak buduje świat nienawiści, niedomówień i półprawd. Odnoszę wrażenie, że stan wyjątkowy został po to wprowadzony, żeby wyeliminować dziennikarzy. Czy rozwiązał jeszcze jakiś problem poza zastraszaniem? Czy pomógł ludziom mieszkającym przy granicy? Dziękuję za służbę Straży Granicznej i wojsku. Polska racja stanu jest jasna. Bronić granicy. Ale nie możemy zapomnieć, czego granicą jest pas oddzielający Polskę od Białorusi Łukaszenki. To granica między rządami przemocy a rządami prawa. To granica pomiędzy pogardą dla ludzi i ludzkiego życia, a poszanowaniem godności człowieka. W Polsce musimy szanować godność człowieka bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Tak być powinno. Uważam, że w ostatnich latach ta granica została w naszym kraju zatarta, ale wierzę, że ona nadal istnieje. Na pewno istnieje. Tak, jakby. No, dziękowanie żołnierzom i wojsku. Cudowne, naprawdę. Pograniczniki mówią, ja dziękuję. Jakby... To jest nagranie, które publikuję. Przepraszam. Się Polsat niestety teraz włączył. I teraz jakby w kontrze do tego, znaczy w jakby kontynuacji do tego mamy wątek Anny Marii Żukowskiej, czyli byłej rzeczniczki prasowej SLD, która jakby zachwyca się wypowiedzią Włodka, zresztą ona zawsze wychodziła na lojalistkę Włodka, która dostaje hasłem podziękowania dla... Ona już od dawna nie jest rzecznikiem partii. Rzeczniczką, tak by the way. Podziękowania dla Straży Granicznej i Wojska Skandaliczne. A wojsko to, przepraszam, co zrobiło? I to jest mail. I teraz wam pokażę coś, co ja dostałem mailem też, ponieważ przez moją ostatnią komunikację z tą organizacją, co ja dostałem mailem tuż po zakończeniu jakby wczorajszego streama. Tuż po jakby tym, jak zszedłem wczoraj z anteny i co chciałem wam pokazać dzisiaj już wcześniej, ale jakby niespecjalnie mogłem. Otóż Medycy na Granicy. Organizacja, która chce pomagać ludziom po prostu przy granicy. To są ludzie z różnych specjalności medycznych, którzy wybrali się nad granicę i są poza strefą jakby wykluczenia, poza strefą stanu wyjątkowego i starają się w okolicy pomóc jak mogą. Wrzucili swoją historykę na Twittera. Wracając z lasu, z akcji ratunkowej, zastaliśmy przy naszej karetce uzbrojone osoby w mundurach. Ambulans miał spuszczone powietrze z opon. Mężczyźni oddali się od niego, gdy nas zobaczyli. Rejestracja ich samochodu zaczynała się od UA. To tablica, których używa Wojsko Polskie. Nasz zespół dziś rano udzielał pomocy 8-osobowej grupie, w której była kobieta z urazem ręki. Ze względu na warunki terenowe nie mogliśmy dojechać na miejsce wezwania naszym ambulansem. Pozostawiliśmy go więc przy wjeździe do lasu i do pacjentów dojechaliśmy naszym samochodem terenowym. Po udzieleniu pomocy wróciliśmy tym samochodem do miejsca, gdzie pozostawiliśmy ambulans. Okazało się, że w 3 z 4 opon naszej karetki wyspuszczone jest powietrze. Na miejscu obecnym był pojazd, oliwkowy Volkswagen, którego numery rejestracyjne zaczynały się od UA. UA to oznaczenie pojazdów Wojska Polskiego. Uzbrojony w
broń długą mężczyzna w mundurze Moro przebywał na zewnątrz. W środku znajdowała się umundurowana kobieta i kolejny umundurowany mężczyzna. Członkowie naszej grupy próbowali nawiązać kontakt z funkcjonariuszami. Ci jednak nie odpowiedzieli na nasze dzień dobry, nie przedstawili się. Na ich twarzy zobaczyliśmy jednak dyskretny uśmiech. Uzbrojony mężczyzna wsiadł do Volkswagena, wojskowy samochód odjechał. O sytuacji powiadomiliśmy policję. Wezwaliśmy na miejsce pomoc drogową. Opony nie były przebite, spuszczono z nich powietrze. Cała sytuacja wskazuje na coś, co wydawało nam się niewyobrażalne. Funkcjonariusze Wojska Polskiego prawdopodobnie spuścili powietrze z kół karetki. Karetki grupy osób z wykształceniem medycznym, których jedynym celem jest udzielenie pomocy medycznej potrzebującym ludziom. Funkcjonariusze państwowi nie przedstawili się, nie posiadali oznaczeń świadczących o ich funkcji. Jesteśmy oburzeni i wstrząśnięci. Do tej pory wszyscy funkcjonariusze państwowi zachowali wobec nas neutralność. Zachowanie niezidentyfikowanych osób w mundurze poruszających się pojazdem należącym do Wojska Polskiego było ewidentnie wrogie wobec nas. Apelujemy do ministra obrony narodowej o pilne wyjaśnienie tego karygodnego incydentu. To wszystko wydarzyło się w samym środku największego kryzysu humanitarnego, z jakim Polska mierzy się od lat oraz w środku pandemii. Tym samym ambulansem 2 dni wcześniej przewoziliśmy do szpitala duszącego się pacjenta, obywatela polskiego, co dla nas jako medyków nie ma żadnego znaczenia, z rozpoznanym zakażeniem COVID. Tak, ta karetka w tle to totalnie specjalnie, nie? Medycy na granicy są apolityczną organizacją, która jakby dąży do udzielania pomocy i która zaangażowała się jakby w całą sytuację. I zobaczmy, co tu się dalej dzieje, bo to jakby tego. MON zaprzeczyło, jakoby sprawcami wczorajszego uszkodzenia naszej karetki byli żołnierze. Z tej odpowiedzi wynika, że po terenie przygranicznym samochodem z wojskową rejestracją poruszają się uzbrojone osoby, a wojsko, licznie obecne w tym obszarze, nic o tym nie wie. Albo że sabotaż naszej pracy był inicjatywą samych sprawców, a ich dowódcy nic o tym nie wiedzą i nie są w stanie przeprowadzić dochodzenia, które wyjaśniałoby tę karygodną sytuację. Oba te warianty budzą nasz najwyższy niepokój i troskę o bezpieczeństwo, zarówno naszych zespołów, jak i mieszkańców oraz obcokrajowców przebywających na terenie przygranicznym. Żołnierze pełniący służbę na obszarze przygranicznym poddani są licznym obciążeniom fizycznym i psychicznym. Uważamy, że również w interesie Wojska Polskiego jest wyjaśnienie tego typu incydentów, które kładą się cieniem na wizerunku służb mundurowych i sprawiają, że gorzej są odbierani również ci wojskowi, którzy swoje zadania wykonują rzetelnie i z poszanowaniem prawa. Czwarta fala COVID-19 sprawia, że silniki karetek w tym regionie nie stygną. My mamy prywatną karetkę wynajętą i wyposażoną dzięki hojności osób, które wzięły udział w zbiórce publicznej, którą prawdopodobnie osoby z bronią i wojskowym samochodzie unieruchomiły na kilka godzin. To skandal, który powinien budzić sprzeciw niezależnie od tego, którą stronę sceny politycznej się reprezentuje. Straż Graniczna, odmawiając nam zgody na wjazd do strefy stanu wyjątkowego, przekonywała nas, iż to właśnie względy bezpieczeństwa nie pozwalają na naszą obecność. Tymczasem wysoce niebezpieczny i jak dotąd niewyjaśniony przez służby mundurowe incydent miał miejsce poza tą strefą. Podczas wykonywania przez nas pracy, w której nie pytamy o narodowość i przekonania polityczne, wyznanie, tylko leczymy nasze pacjentki i pacjentów. Dbanie o bezpieczeństwo naszych zespołów to dla nas priorytet. Medycy i medyczki biorący udział w naszej akcji dyżurują na granicy w czasie wolnym od pracy. Wykorzystują dni wolne, urlopy, robią to kosztem czasu z bliskimi. Także po to, by miejscowe służby ratownicze mogły ulec częściowemu odciążeniu. Działamy zgodnie z prawem. W sytuacji, gdy pacjent musi zostać zawieziony do szpitala, informujemy o tym Straż Graniczną. Straż zna nasze samochody, od początku deklarowaliśmy chęć współpracy i dialogu. Co złego zrobiło wojsko? Na przykład to. Jakby... Pani Czukowska, przepraszam, co złego wojsko zrobiło? I jakby... Jakoś... Nie ma odpowiedzi na to. No, także jakby SLD w formie, naprawdę tego. Ja, jeżeli faktycznie będziemy mieli, jeżeli uda się rozmowa z Darią Gosek-Popiołek, to jednym z moich pytań, nie ukrywam, będzie jak młode osoby mają sympatyzować czy utożsamiać się z SLD.
bo jakby myślę, że SLD bardzo nie próbuje zbudować zaufania młodych ludzi. Chciałbym to poruszyć z Darią Gosek-Popiołek, dlatego że ona jest w SLD, tak? Paulina jest Razem, ale to jakby osobna sprawa. Przepraszam, że zaburzam matematykę, czy inni koteły pojawią się tu jako matki? Tak, muszę do ciebie napisać jeszcze prywatnie w jednej sprawie, zanim weźmiemy się za. Zanim je po prostu zaimplementuję, ale tak jak najbardziej. Jakby nasze państwo niestety ciągle wie. Tak, poczekajcie. Daria Gosek-Popiołek jest. Nie, przepraszam, jest faktycznie też z partii Razem. Boże, ja się pojebałem. Pojebałem, faktycznie, przed tego. My bad, poprawiam się. Dozi masz rację. Dobrze, że mnie poprawiacie. Okej, to co? Teraz weźmiemy człowieka, który na szczęście sam się nazywa Zerem, więc nie powinno być. Tamte info o cywilach, którzy zostali zaatakowani przez zamaskowanych uzbrojonych ludzi, którzy powiedzieli, że są ze służb, ale nie chcieli powiedzieć jakich. What? Nie, Leitrista, masz jakiś link do tego? Henryk, witam, wróciłem z kina, byłem na wszystkie nasze strachy. Bardzo polecam całe 1,5 godziny wciąga. Jednak zaskoczył mnie fakt, że po wyjściu z kina spytałem mamę, była ze mną. Jakiś wydał film i jak przedstawił problem dyskryminacji LGBT, to powiedziała mi, że jest zmyślony problem przez te osoby. Miałem wrażenie i mam, że mówi dokładnie te same rzeczy, co osoby przedstawione w filmie, które dyskryminowały osoby z mniejszości. Bardzo mi przykro, Heinrich. Jakby nie, naprawdę bardzo mi przykro. Jakby wiecie, nie mam jakby absolutnie zaufania. Czy byłbym zainteresowany rozmową z ADB? Byłbym zainteresowany z rozmową ADB, z ADB. Mam wrażenie, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest jedną z bardziej nieprzystępnych osób. W tym sensie, że ona jest dość zdystansowana, jest taka bardzo skupiona na realizacji swoich celów. I jakby ona, wszystkie jej występy są takie bardzo z nutą złości. Więc zawsze mnie to fascynowało. A czy masz jakiś kontakt z ADB, czy to pytasz tak po prostu? Co do zasady, czy byłbym zainteresowany rozmową z ADB? Myślę, że z nią mogłoby być trudno porozmawiać, szczerze mówiąc.